Wielkopolskie historie dla dzieci i młodzieży. Historia jarmarcznej muszelki. Każdego roku, gdy kończy się szkoła, wokół poznańskiego ratusza robi się bardzo głośno. Budowane są kolorowe stragany, niezliczone stoiska, mienią się kolorowe parasole, czy to na letni deszcz, czy słońce. Zjeżdżają się kupcy z całej Polski i wykładają swoje najróżniejsze towary. Czego tam nie ma? Wiatraczki, gwizdawki, pukawki, sikawki na wodę, baloniki, koguciki na druciku, kapelusze, misiaczki, podusie, drewniane koniki, malowane lale. Przyszła na ten długo oczekiwany jarmark mała Tosia ze swoim dziadkiem, do którego przyjechała na wakacje. Wśród tych wszystkich cudełek jej uwagę zwróciła mieniąca się bursztynkami muszelka, leżąca na małym stoliczku. Przy nim, oparty o dziwny trójząb, stał siwy, starszy pan z bujną czupryną i niezwykle długą brodą. Jakie fifne muszelki, dziadziuś! Spójrz, a ile na nich bursztynków! A jak się błyszczą! Dziadku, a skąd się biorą takie małe bursztynki? Bursztynki pochodzą z nad Bałtyku, naszego morza. A każda taka musza kryje w sobie swoją tajemnicę. A jak ją poznać? Wystarczy do niej przyłożyć ucho. Z wieloma bursztynkami też? Tak, kryje w sobie wielką tajemnicę. Dziadku, kupisz mi ją? Tak, Tosiu, poprosimy. Dziadku, trochę mnie już nóżki bolą. Usiądźmy na chwilę. Tu czeka na nas wolna ławeczka. Tuż pod ratuszem usiądźmy. O, jak dobrze. Tosiu, posiedź tu chwilkę, a ja przyniosę tobie soczek. A ja posłucham muszelki. Dziadziuś, słychać w niej szum. To szum morza, Tosiu. Przed wielu, wielu laty w rozległych głębinach Bałtyku stał na dnie ogromny pałac, wzniesiony z bursztynu, a niezliczona ilość pereł i diamentów zdobiła drzwi i okna. Ta olśniewająca przepychem i bogactwem tajemnicza budowla należała do Neptuna, wszechwładnego króla słonych wód. Lecz król zamierzał oddać całe królestwo we władanie swej jedynej córce, przepięknej Juracie. A ona, aby móc przejąć wody Bałtyku, musiała spełnić jedno, jedyne życzenie swego ojca – wyjść za mąż.
Jurata wyraziła gotowość szybkiego spełnienia woli króla. Od dawna bowiem jej serce biło dla pewnego młodzieńca. I tu właśnie zaczyna się jedyna w swoim rodzaju historia wielkiej miłości. Witaj, ojcze! Popatrz, jaki piękny dziś dzień nastał! Rzeczy samej, synku. Może dziś jakby zapraszało do zarzucenia sieci, obiecując obfite połowy. Tatko, mówisz to takim drżącym głosem. Czy coś cię trapi? No, Janku, widzisz, stary już jestem. Siły mnie opuszczają. Każdego dnia mniej ci pomóc mogę. Martwi mnie, że wszystko sam robić musisz. Pracy tyle, że brak ci czasu, aby w świat ruszyć, by żonki sobie poszukać. A gdzie mi tam, tatko, do żeniaczki? Z tobą mi dobrze, a i na zmęczenie nie narzekam. Lecz razem lżej by ci było, gdy młoda żonka przy boku. Dam sobie radę, tatko, nie martw się. Pomyśl, synku, o tym, co on powiedział. Tak być w życiu musi. Może i racja, żonka by się zdała. Powroty z połowów miłe by były. Ciepła strawa na piecu by zawsze czekała. I tatko by samotny wtedy nie był. Może i tatule rację mają. Może mają. A cóż to? Ojej. Może jakby gniewu dostało. Nagle wzmogło fale. Grozą zabijało. Coś słyszę. Przecudne dźwięki, które fale jakby do snu układają. Woda, żywioł nieposkromiony, uspokaja się, jakby cześć tej nieziemskiej melodii oddawała. Mnie samego otula w dziwne, przecudne ukojenie. O, jest coraz głośniej, jakby się do mnie zbliżała. Istocie, Janku, do ciebie z głębin przybywam. A kim ty jesteś, przecudna pani? Jan Jurata. Księżniczka Jurata? Córka króla Bałtyku Neptuna? Tak, to ja. A cóż cię pani sprowadza do brzegu mojego? Czy czymś gniew ojca twego wzbudziłem? Może połowy moje jego spokój i twój pani zakłóciły? Jeżeli tak, to o wybaczenie proszę i poprawę obiecuję. Nie, Janku. Niczym spokoju w królestwie Neptuna nie zakłóciłeś. I rzec bym mogła, że przeciwnie, dobrocią, pracowitością i mądrością w moim sercu miejsce znalazłeś. Neptun, królestwo Bałtyku, chce mi powierzyć, lecz męża wpierw znaleźć powinnam. Zastanów się, Janku, czy razem ze mną rządzić bursztynowym pałacem nie zechcesz? Jurato! Ojej, przecie proszenie o rękę to od wieków męska powinność, a ty jako panna mnie na ślubny kobierzec prosisz. Niech tym razem odwrotnie będzie.
Wiem, że musisz to przemyśleć. Do jutra zatem, Janku. Czekaj na mnie wraz z falami pod koniec dnia. I o odpowiedź cię prosić będę. Czy zgadzasz się mężem moim pozostać? Do jutra. Do jutra. Janku, pamiętaj, po odpowiedź niebawem wrócę. I tu mądrości mego ojca zobaczyć można. Widział, że dziś morze obfite połowy obiecało. Potem o żoneczce wspomniał, zacny i mądry z niego człowiek. Mężem Juraty pozostać może tylko książę bogaty, pochodzący z fal. Gdzież mi na takie wielkie bursztynowe komnaty wstępować? Choć wiem, że sieci nasze pełne ryby by były. A Jurata? No, przecie to najpiękniejsza panna, jaką w życiu me oczy widziały. Dlaczego zatem odmówić bym miał księżniczce? Ale jam biedny, w posagu do królestwa niewiele wniosę. Mam tylko łódkę i sieci rybackie. Nic więcej. Nic więcej. Masz złote serce, a to jest najcenniejsze. A cóż to, Janku, dziś tak długo przy sieciach pracujesz? Już kończę, tatku, już kończę. Bom głodny jestem jak lew. A z kim to na brzegu rozmawiałeś? Z nikim, ojcze. Głośno o tym, coś rzekł mi dziś rano rozmyślałem. I rację ci przyznać muszę, czas mi jest, tatko, się żenić. Już czas, rację mieliście, tatku. Co się stało? Co się stało? Tatusiu, szykuj królestwo! Za mąż wychodzę! No, ho, ho, ho! Jakże się cieszę, córeczko moja! Któż to twoim wybrankiem został? Znam go, córeczko, czy jeszcze nie? Opowiadaj, nie każ staremu ojcu czekać. Oczywiście, że znasz. Bardzo dobrze. Bo ja znam wielu młodzieńców, gotowych cię za żonę pojąć, córko. A który to z nich? Jest piękny. O, mam nadzieję. Mądry. To bardzo ważne. Pracowity. O, wspaniale. Silny. O. Choć nie tak jak ty, mój kochany tatusiu, ale może kiedyś? A, tak, tak, i pewnie bardzo bogaty. Tak, tatko, lecz nie w skarby, klejnoty, perły. A w cóż innego można być bogatym, moje drogie dziecko? To z jakim posagiem w nasze bursztynowe królestwo ma zamiar wkroczyć? On jest bogaty, tatusiu,
w złote serce. Nikt na świecie nie ma tyle szczerości, dobroci i ciepła, co on. To jest jego skarb. A Janek mu imię? Ho, 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 ho! Ten rybak o jednej łódce i kilku sieciach? Tak, tatko. Wielkim uczuciem go darzę. Ale on, Jura, to nie z naszego wodnego świata pochodzi. Wiem, ale to nie jest ważne, kiedy go kocham całym sercem. Wiem, że on miłować mnie będzie. Przecież chcesz, żebym była szczęśliwa, prawda? Oczywiście, że chcę, córeczko moja. Ale daj mi trochę czasu. Muszę to przemyśleć. Daj mi trochę czasu. Ho, 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 ho. A cóż to za miłe istoty zaszczyciły moje wody? Jesteśmy brzeginki, służące naszego pana księcia wodnika, który w ważnej sprawie do ciebie, królu, chce na spotkanie przybyć. No, a cóż to za sprawa? Książę wodnik o rękę córki twej, panie Juraty, prosić przybędzie. O rękę powiadacie? No, w istocie to ważna sprawa. A skąd to książę wie, że za mąż wyjść zamierzam? O wodzie, wieści szybko się rozchodzą. Przepraszam, czy książę wodnik ma jakiś majątek? Wodnik posiada wody Morza Północnego, wiele pałaców i kopalni diamentów. No, to bardzo dobrze. Tatko! Czekaj, a czy książę wodnik jest mądry? Jego mądrość jest jak muszla złotej małży. Odbija się echem bez końca. Ciekawe. Poczekaj, córciu. A czy książę jest silny? Jego siła jest przeogromna. Stoi na czele armii naszego królestwa. No, to rozumiem. Jura, to co ty na to? Nic, tatko. A, wiem, co jest jeszcze ważne. Czy książę piękny jest, albo chociaż przystojny? Jego urodzie nikt nie dorówna, a jak na księcia przystało, najprzystojniejszy jest w całym północnym królestwie. Jakżem rad z waszej wizyty. Zapraszam księcia wodnika, zapraszam na zaręczynowe przyjęcie. Dziękujemy. Ależ ojcze, przecież wiesz, że serce moje dla Janka przeznaczone. Córko moja jedyna, w dobrym tonie każdego króla, który swą córkę za mąż wydaje, jest wszystkich propozycji wysłuchać cierpliwie i potem mądrą decyzję podjąć. Cóż nam więc szkodzi poznać jego mościa, który bądź co bądź dość pokaźnym królestwem i majątkiem rządzić będzie. Nasze morza jak jedno wielkie by być mogło. Lecz siedziba w naszym bursztynowym pałacu pozostać musi. Jest jedyny taki ze wszystkich pałaców na świecie. Na spoczynek się teraz udam, aby przemyśleć to raz jeszcze. Dobranoc, Jurato. Jutro księcia wodnika gościmy w naszym pałacu. To ważny dzień. Dobranoc, córko. Dobranoc, ojcze.
Janku mój miły, jam tobie przeznaczona. Jakże to sprawić, żebyś mężem moim był i w bursztynowym pałacu mieszkasz? Wszak ty człowiekiem. Jurato, księżniczko. Ach, to ty, kochana błękitna rybko. Nie smuć się. Jakże mam się nie smucić, kiedy za mąż wyjść za nieznajomego będę musiała? Może to jeszcze nie przesądzone, Jurato? Tato mój, król Neptun, władca Bałtyku, nie odda mnie w ramiona ziemskiego, biednego przy tym rybakowi. A mi, córce, nie przystoi woli ojca się sprzeciwić. Bądź dobrej myśli, księżniczko. Cóż ja bym bez ciebie poczęła, kochana błękitna rybko? Jesteś moją jedyną przyjaciółką. Dlatego bądź dobrej myśli. Uwierz w swoje przeznaczenie. Bądź dobrej myśli, Jurato. Uwierz w swoje przeznaczenie. Tosieńko, zrobiło się już późno. Babcia czeka na nas z kolacją. Ale ja jeszcze słucham muszelki. Muszelka się nie obrazi, gdy znów ją przyłożysz do ucha po kolacji w łóżeczku. Dziadku, ale do drugiego, bo to mi już ścierpło. Tosieńko, a pośpieszmy się na przystanek, bo nam bimba ucieknie. Biegniemy! A co opowiedziała muszelka Tosi do drugiego ucha? Opowie część następna. Zapraszamy.